pana prezydenta zaprzyjaźnionego miasta. Tym bardziej, że dzisiaj, o czym publicznie wielokrotnie mówiłem, mamy taką polską rację stanu, by współpracować z Wrocławiem wokół Europejskiej Stolicy Kultury. Myślę, że sporo emocji, które były zwłaszcza w ostatnim okresie, zamieniamy w taki pozytywny scenariusz działania. Tak jak rozmawialiśmy z panem prezydentem Katowic, z panią prezydent Łodzi, która co prawda nie uczestniczyła w drugiej części tej aplikacji, ale przygotowała bardzo ciekawy program, z którego też chcielibyśmy korzystać, wspierając tutaj starania Wrocławia, a niewątpliwie też chcemy pokazać to, co jest najcenniejsze w wymiarze tych ostatnich kilku lat pracy naszych środowisk, którym bardzo dziękuję i publicznie wyrażałem to podziękowanie wielokrotnie, ale skoro mamy dzisiaj taką okazję, to jeszcze raz chciałem podziękować. Te kilkaset osób, które pracowały nad aplikacją, zostawiły znakomity i bardzo bogaty program, a właściwie wręcz strategię rozwoju kultury. I my ją chcemy realizować. Pani prezydent Katarzyna Mieczkowska-Czerniak dzisiaj właśnie, można powiedzieć, dokonuje operacjonalizacji tej naszej aplikacji w wymiarze realizacji programu Lublin 2017, czyli 700-lecie Lublina.